W tym, o czym mówi Michał Szułdrzyński, publicysta Rzeczpospolitej i generalnie osoba o konserwatywnych poglądach, wreszcie wraca do refleksji samo pojęcie klasy społecznej, czyli po prostu to, co Marks wniósł do naszej wiedzy o świecie, o społeczeństwie i o tym, jak się naprawdę dzielimy. To jest pojęcie, które było wyrugowane przez lata. Właściwie cały czas jest takim złym dzieckiem, chociaż nigdzie na świecie ono nie zniknęło z myślenia o społeczeństwie. Z drugiej strony oczywiście powiem tak, to zainteresowanie klasą średnią, które można zauważyć, wydaje mi się, że tutaj to spostrzeżenie Michała Szułdrzyńskiego jest istotne i cenne i rząd tego nie przeoczył w tym wystąpieniu wicepremiera Morawieckiego. Tu w ogóle nie chodzi o ten rodzaj wyrównywania jakichś klasowych nierówności czy takich rzeczy. Chodzi tak naprawdę o to, że PiS szuka instrumentów, żeby odebrać naturalnego wyborcę swoim przeciwnikom politycznym, tak? I generalnie w tym sensie, że nie tyle odebrać, co stworzyć przede wszystkim swoją bazę. Odebrać, ponieważ klasa średnia jest oczywiście, czyli ludzi średnio zamożnych, tak naprawdę nie wchodząc w szczegóły i pojęcia klasy i tego, jak to w Polsce się kształtuje, generalnie ta grupa ludzi, którzy są średnio zamożni albo nie są ubodzy, to po prostu był bastion wyborczy głównie Platformy Obywatelskiej. Oni zagłosują na obóz antypis właśnie także dlatego, że zostaną zdegradowani przez PiS. Zagłosują do pewnego czasu. W momencie, kiedy zaczną się dla nich przywileje związane z ich pozycją społeczną, to wcale to nie jest określone. To wcale to nie jest jednoznaczne. Więc PiS stosuje prostą bardzo metodę, która mówi o tym, że po prostu trzeba dać konkretne pieniądze i konkretne korzyści różnym grupom społecznym. I tutaj to jest komplementarny pomysł, tak? Dla ludzi najuboższych to jest program 500+, który jest dla nich znaczącym wsparciem i pierwszym od kilkudziesięciu lat działaniem rządu, które jest czytelne i zrozumiałe i odczuwalne dla najuboższych, ten krok jest kolejnym krokiem, który jest po prostu może mieć czysty wymiar finansowy i odebranie kolejnej grupy społecznej tym, którzy mogliby PiS-owi zagrozić, i w tym sensie to jest bardzo skuteczne działanie. Problem polega na tym, że wszystkie te rzeczy są dość doraźne i one nie opowiadają o modelu państwa, oprócz tego, że rzeczywiście trzeba wymienić tych, którzy wspierają dzisiaj rządzącą władzę. W tym sensie to się PiS-owi udaje, że jego sposób, czy jego stopień poparcia dla PiS-u bynajmniej nie maleje, tak? A te pomysły otwierają tak naprawdę przestrzeń w perspektywie wielu lat, ale my żyjemy w perspektywie wielu lat. Optymiści, do których należą radykalni przeciwnicy PiS-u, mówią tu o 3 latach, ale są to optymiści, powiedziałbym, dość naiwni. Znaczy na razie dzisiaj nic nie zapowiada tego, żeby PiS musiałby się posuwać do szczególnie ostrych środków przy kolejnych wyborach, żeby swoją władzę utrzymać. Więc mówimy o perspektywie... Utracić. Więc w tej perspektywie mówimy o latach 8 albo więcej. I w tym czasie już kolejne grupy mogą odczuć jakiś rodzaj korzyści, które odnoszą. Czy Polska to udźwignie? Oczywiście tego nie wiemy i nie lekceważyłbym tych spostrzeżeń, bo to jest dobrze robione. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.